Dwie bardzo interesujące debaty proponuje Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny, które do współpracy zaprosiło Archiwum Państwowe w Suwałkach. Pierwsza z debat odbędzie się już w najbliższy czwartek w siedzibie Archiwum Państwowego. Gośćmi będą dwaj historycy, dr Krzysztof Skłodowski z Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Jarosław Szlaszyński z Augustowa. Tematem będą drogi Suwalszczyzny do niepodległości. Naukowcy będą mówić o wydarzeniach z lat 1918-20. Początek czwartkowego spotkania, godzina 16. W planach stowarzyszenia jest również przeprowadzenie drugiej debaty, jak anonsuje Joanna Hoffman, na 14 czerwca, również w budynku Suwalskiego Archiwum, zaplanowano spotkanie doktora Bogusława Kosela z Muzeum Podlaskiego w Tykocinie i Tadeusza Radziwanowicza, dyrektora Suwalskiego Archiwum Państwowego. Debatę poświęcą polsko-litewskiemu konfliktowi o Suwalszczyznę. Przypominamy, że trwał on w latach 1918-20. Oba spotkania poprowadzi historyk, archiwista i regionalista Sławomir Filipowicz. Debaty mogły zostać zorganizowane dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.